Głogowianie korzystają ze społecznych lodówek. Mechanizm działania jest prosty. Mieszkańcy mogą zostawiać żywność, której mają za dużo, a potrzebujący zabierać. Lodówki pojawiły się zaledwie kilka dni temu, a już zdążyły się napełnić. Społeczne lodówki to pilotażowy program, którego pomysłodawcami i realizatorami są Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Głogowskie Stowarzyszenie Otwarte Drzwi. Każdy może przyjść i każdy może się poczęstować. Bez względu na to, czy jest osobą bezdomną, czy jest osobą potrzebującą, czy ma po prostu złą sytuację finansową w tym miesiącu. Te lodówki są dla ludzi, od ludzi, a więc do korzystania wszechstronnego. Na razie w mieście są 3 lodówki. Pierwsza stanęła przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Wszyscy potrzebujący mają szansę skorzystać z tej pomocy żywnościowej. No i tak naprawdę nie są głodni. Nie są głodni, a żywność nie jest marnowana. I to jest też takim naszym głównym celem, żeby jednak tutaj zabezpieczyć potrzebujących przy jednoczesnym niemarnowaniu żywności. Dwie kolejne znajdują się przy parafiach Świętego Klemensa i Miłosierdzia Bożego. Lodówka została ustawiona, ogłoszenia poszły z ambony i już wczoraj był wynik tych ogłoszeń, bo kilku parafian, bo jeden nawet osobiście przychodził do zakrysji pan i się pytał, że już, no, można powiedzieć, doładowali do lodówki. Kilku parafian już skorzystało z pomocy. Przy parafiach nad lodówkami czuwają księża, którzy dbają o to, aby żywność trafiała do osób potrzebujących. Pojechaliśmy naszym autem ze schroniska pod lodówkę do Świętego Klemensa. I opróżniliśmy tą lodówkę, bo tam już była załadowana, tak ksiądz proboszcz tamtejszy tego dzwonił, alarmował. One zostały zawiezione do dwóch bloków na Kazimierza Sprawiedliwego 8 i 10, a tam jest około 40 rodzin. Teraz potrzebna jest kampania, aby rozpropagować ideę społecznych lodówek i zachęcić do korzystania z nich. Taki apel do osób, które mają w sąsiedztwie osoby potrzebujące, osoby, które są może samotne, które są niepełnosprawne bądź seniorzy, żeby też zaproponować formę lodówek, żeby też może podjechać do tej lodówki, zabrać co potrzeba i dostarczyć, żeby ludzie się nie krępowali tych lodówek. One są po to, żeby z nich korzystać w trudnej sytuacji finansowej, w trudnej sytuacji życiowej. Inicjatorzy akcji zdradzają, że już w lutym planowane jest postawienie kolejnej lodówki na osiedlu Kopernik.